jesteśmy. Znajdujecie się Państwo w zagrodzie Felicji Curułowej, która na terenie Zalipia, jedna z pierwszych, która rozpoczęła malowanie, a pierwsza, która rozpropagowała twórczość ludową nie tylko w kraju, także poza granicami. Zapraszam, proszę bardzo. To jest właściwie pierwsze malowanie w Zalipiu, wapno sadza. Na suficie Pani Curułowa jako dziecko 10-letnie wymalowała właśnie ten sufit. I to jest dom Pani Curułowej, gdzie mieszkała, gdzie żyła, gdzie tworzyła swoje prace. Tutaj jest też na zdjęciu z Instytutu Wzornictwa, gdzie projektowała wzory na materiały. Projektowała także wzory na ceramikę dla Włocławka. Włocławek też właśnie produkował jej wzory. Podpisane, że... Podpisane Felicja Curuło, Zalipie. Piec rzadko spotykany, z dwoma blachami. Na lato, na zimę, piec chlebowy, tutaj z tyłu zapiece, gdzie można było spać, skrzynia wianna, taką skrzynię dziewczyny wychodząc za mąż otrzymywają w posagu, gromadząc posag, to znaczy haftowały odzież, pościel, obrusy, zabierając taką skrzynię wraz ze swoim wianem. To jest różdżka weselna, przypominało to strój pani młodej, ponieważ dawniej w strojach ludowych śluby brano, w oknach firanki wycinane, zwane zazdrostkami z papieru. No i to jest wnętrze, tak jak mówiłam wcześniej, tak jak pani Curułowa żyła i muzeum, jako muzeum istnieje od 1978 roku. Co roku po Bożym Ciele, piątek, sobota, niedziela odbywa się konkurs na malowane domy, gdzie panie właśnie zdrapują wcześniej malowane domy, a malują na nowo, a robią także takie pająki, takie ozdoby z papieru czy też ze słomy. W gablocie mamy strój pani Curułowej, przez nią wykonany z odznaczeniami za pracę twórczą srebrny i złoty krzyż zasługi i złota odznaka za upowszechnienie na ziemi krakowskiej. Różni się od krakowskiego bardzo dużo, bo haftem czarno-czerwonym i zapaską obficie haftowaną. Na ścianie orzeł z łusek szyszek, łuski szyszek naszywane na papier, później malowany w 1920 roku, wykonany także przez panią Curułową.